Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie ministrze, chciałbym zwrócić uwagę na istotną część pańskiej działalności i całego resortu, mianowicie chodzi o eksport produktów rolno-spożywczych. Ale na początek chciałbym zacytować pewne zdanie, które jest zapisane w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, a które dotyka tej kwestii. Cytuję. Mamy wielkie niewykorzystane atuty handlowe. Na przykład polskie produkty są wolne od GMO. Polskie mięso pochodzi z produkcji bez uboju rytualnego. Koniec cytatu. W związku z tym chciałem też dodać, że z materiałów analitycznych, które przygotował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wynika, że eksport polskiej wołowiny to jest 1 100 000 000 euro i ten eksport jest możliwy dzięki decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku w sprawie uboju rytualnego. W związku z tym chciałbym zapytać, jakie będzie stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, rządu, do projektu ustawy, która została złożona w Sejmie, a dotyczy ochrony zwierząt, gdzie mówi się o ewentualnym odejściu od uboju rytualnego w Polsce. Jak to się ma do tej całej kwestii? I po drugie, chciałbym również dowiedzieć się, jaka jest rola polskich przedstawicieli, radców do spraw rolnych w placówkach dyplomatycznych w Berlinie, stałym przedstawicielstwie RP w Brukseli, Algierii, Chinach, Indiach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To są materiały, które zostały napisane w Ministerstwie Rolnictwa. W związku z tym pytam, jaka jest efektywność tychże przedstawicieli, radców do spraw rolnych w ambasadach w kierunkach wskazanych przez Ministerstwo Rolnictwa. Jaka jest współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, żeby te zasady zrealizować do końca? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, klub Nowoczesna. Bardzo proszę.